Kamil Szewczyk. Piotr Lekszycki. Jesteśmy u europosła Prawa i Sprawiedliwości Karola Karskiego. No będzie się działo. Zapraszamy. O, cześć. No, cześć. Cześć. Zapraszam. Dzień dobry. Cześć. Cześć. No, fajna chata. Fajne mieszkanie. No to miło, że się podoba. Gdzie możemy zrzucić tutaj kurtki? Tutaj, tak. A to taki pokój do pracy. Pokój do pracy. Dyplomów. O, tu trochę dyplomów. Doktoratu z honoris causa mojej żony. Ale do pracy, a biurka nie ma. A, bo to zawsze. Trochę się tego nazbierało. Trochę się nazbierało. Większość to jest Ukraina, Gruzja, tak? Jakieś tak. Te rejony. Bułgaria, Słowacja. Robi wrażenie. Tak. Wielka Brytania. Ale co, tu jest twój pokój, tak? Pracujesz tu? Bo tu widzimy zabawki też. To całe mieszkanie, tak? Rozumiem. To są wszędzie, tak. Rozumiemy. Czyli nie ma podziału takiego. Bo ty się rozumiem misiami nie bawisz, tak? No, raczej nie, no chyba jest. Ale globus. Ale globus jest. Tak. Taki jest. Tutaj o, pokój tu jeszcze córki. Bardziej córki pokój chyba. Tak. Wszystko co trzeba. Graty, nie? Szachy, zabawki. I tu rozumiem, córka odrabia lekcje, tak? Uczy się pilnie, lekcje, pomagasz tak. W lekcjach jakoś, czy sama sobie daje radę? No, staram się, żeby sama sobie dawała radę, no ale jak trzeba, to razem robimy. Mm-hmm. A w końcu profesor jesteś tu. No właśnie. Coś z tego musi być. Kiedyś córka prosiła mnie, żebym przywoził takie właśnie myszy różne, tak? I z Brukseli? No z różnych miejsc po prostu i potem się okazywało, że czasem traciłem rachubę i przywoziłem taką samą mysz. No i wtedy było, może być to bliźniaczki. To jest toaleta, jak potrzebuję. Toaleta, no taka nie za wielka. Wanna jest. Lubisz tam w wannie posiedzieć, czy raczej szybki prysznic? Zależy od sytuacji. Ale mamy też pianino. Pianino. Grasz na pianinie? Znaczy córka gra, także chodzi do szkoły muzycznej, do drugiej klasy, więc lubi, a jak jej coś odpowiada, to... To spełnia się. Siądziesz? Ja siądę. Może coś zagrasz. Nie, no z mojego grania to nic nie będzie. Cokolwiek. Jestem najmniej muzycznie uzdolnioną częścią rodziny. No, ale nie wierzymy, że nic nie będzie. I starczy. I jeszcze coś. Jeszcze raz tak samo. No może poloneza jakiegoś, tak? O. Następnym o, razem. Tu mamy nuty. No, Fryderyk Chopin to proszę. Jakiś tu... Fryderyk Chopin, tak. Jeśli córka wróci ze szkoły, to możecie ją poprosić. Ale co, zagrałbyś ty? Siadaj i graj, no, siadaj i graj. Chyba sprawa. Dobra. Nie no. Nie no, ja nie jestem grający. Nie, nie. Dobrze, tu mamy, co mamy. Jeszcze popsujemy tak? I co będzie. I tu kuchnia. O, i tutaj też widać, że córka cały stół zajmuje. No to już... Nie ma gdzie usiąść. Budujesz z córką, budowałeś to, czy sama? No, czasem razem, ale najczęściej sama, bo... Co będę dziecku zabawę odbierał, tak? No, ale, czasem... ale czasem razem siedzimy. Kuchnia nie jest za duża, no, taka skromna, tak? Aneks w sumie, bo to jest połączone masz, tak? Tak. Z salonem. A skąd te kwiaty? Takie piękne, biało-czerwone, patriotyczne. No cóż. Jakaś rocznica ślubu była, czy? Rocznica ślubu to była 18 sierpnia. O. Aha. O. Czyli to jest inny. Jakieś urodziny, coś? To akurat żona przyniosła. Pewnie dostała. No, ale nie od ciebie. No, od studentów, no. Od studentów. No właśnie, bo a propos studentów, ty też masz zajęcia ze studentami, jaki tam kontakt masz z tym? Lubią cię studenci, czy nie za bardzo, jak to jest? Znaczy, no, lubię po prostu pracę na uniwersytecie, to działa w dwie strony, dlatego że oni się uczą, a jednocześnie my jako profesorowie, no, czerpiemy z tej radości życia, ale tak? Ale wiedzą, że właśnie mają do czynienia z politykiem PiSu, ważnym politykiem PiSu. Oni jakoś inaczej podchodzą do ciebie? Czy, nie wiem, rozmawiasz z nimi o polityce? Pytają się coś,
jak tam w Prawie Sprawiedliwości, co tam się dzieje, czy raczej nie? Staram się na uniwersytecie nie wchodzić jakby w kwestie polityczne. Wystarczająco dużo się dzieje, żeby to wszystko można było omawiać od strony prawnej. Wykładam prawo międzynarodowe, publiczne, relacje między państwami. Na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, na tych dwóch uczelniach. I to jest wystarczająco dużo jakby tematów do rozmowy na temat naukowe, akademickie. Natomiast oczywiście czasem, jeśli padnie jakieś pytanie, no to już nie na zajęciach, to po zajęciach z każdym mogę porozmawiać. No i na przykład, możesz podać jakiś przykład? O co pytają już? Jeśli chodzi o politykę. A to są czasem takie bieżące rzeczy. Natomiast, no tak jak mówię, no staram się, żeby na zajęciach były poruszane wyłącznie wątki po prostu akademickie, naukowe. No. Jak przeszkadzają, jak zaczynają, to już trzeba stanowczo wtedy działasz, tak reagujesz. Koniec, tutaj przechodzimy do zajęć, nie ma politykowania. Nie, ale to też ja nie zauważyłem czegoś takiego, żeby ktoś na zajęciach te kwestie podejmował. Ja wiem, że są wykładowcy akademicy, którzy lubią, natomiast no, może mają mało do powiedzenia w tym zakresie, w którym powinni wiedzę przekazywać. Natomiast jest wystarczająco dużo po prostu do przekazania. No, prawo międzynarodowe publiczne to i kwestie podmiotowości prawno-międzynarodowej, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo morza, prawo lotnicze, stawiasz prawo organizacji. Dwoje często studenci twoi dostają, czy raczej piątki? Jak to jest? To jest tak, że studenci są generalnie dobrze przygotowani i to nie sztuką jest komuś postawić dwóje, czy powiedzieć, że nie umie, bo wiadomo, że my profesorowie będziemy więcej od nich wiedzieli. Natomiast sztuką jest wydobyć to, co wiedzą. Ja się staram wydobyć ze studentów. Jesteś wymagającym profesorem, naukowcem, nauczycielem? No, powinni się nauczyć, ale jednocześnie no, nie staram się im udowodnić, że wiedzą mniej ode mnie, no bo to jest oczywiste. No, jeśli będą w moim wieku, to chciałbym, żeby wiedzieli o wiele więcej. No, tak się rozwija świat, że nasze dzieci, wnukowie są lepsi od nas, więcej wiedzą, więcej potrafią. Więc pytałeś, czy stawiam dwóje. No, bardzo, bardzo rzadko. To rzeczywiście, jak już ktoś nic nie umie. Pamiętam, jak postawiłem swoją pierwszą dwóję w życiu, to chyba bardziej ja przeżyłem niż ten student, który ją dostał. Aha. No jak ci tam w tej Brukseli? Od dwóch kadencji jesteś europosłem. Jak oceniasz swoją pracę i w ogóle pobyt w Brukseli swój, jak ty to widzisz? Znaczy, dla mnie to jest bardzo ciekawe, znaczy, dlatego że czuję, że po prostu zajmuję się tym, do czego jestem przygotowany. To znaczy, jakby oczywiście przez wiele lat jakby no, byłem posłem na Sejm, prawda, przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, wiceministrem spraw zagranicznych, właśnie odpowiadającym za sprawy europejskie i prawno traktatowe i to jest jakby ta część jakby publiczna. A z drugiej strony no, jestem profesorem prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej i to, czym się zajmuję, no, mam świadomość tego, jak to działa, jak to funkcjonuje i że to wzajemnie jakby sobie pomaga. Więc to ta moja aktywność akademicka pomaga w tej pracy publicznej, a z drugiej strony także jako profesor się dowiaduje nowych rzeczy, tak? Widzę, jak działa prawo w praktyce. Czym innym jest przeczytać coś w książce, czym innym nawet opisać coś, czego się nie widziała, czym innym po prostu zobaczyć, jak to działa. No ale jak to jest, bo na przykład tam ty jesteś dobrze przygotowany, znasz się na tym, ale dużo do Parlamentu Europejskiego takich, no w cudzysłowie, takich niełuków trochę wchodzi, no żeby tam... Czy nie znają angielskiego? Nie znają, nie wiedzą, o co chodzi. Jak tam ty im pomagasz? Nawet no, w PiS-ie też, no nie każdy jest, umówmy się, tak dobrze przygotowany, jak im tam pomagasz się poruszać po tych meandrach? To jest tak, że... Ja czasem żartuję, że w demokracji wszyscy muszą mieć swoich przedstawicieli, tylko dlaczego niektórzy zbyt wielu. Tak? Natomiast to jest tak, że... A jak Beata Szydło na przykład się odnajduje w tej Brukseli? Tak, to tak. Trzymacie razem, czy jak to? Znaczy... Uczyłeś ją na przykład, bo na pierwszą kadencję uczyłeś panią Beatę Szydło, czy panią Beatę Rafalską poruszać się na tych brukselskich salonach? Wprowadzałeś je, czy raczej same sobie radziły? Jak to? Znaczy...
Często po prostu z kolegami no, chodziliśmy w różne miejsca, także pokazywałem tym, którzy, ale nie tylko ja, także no, ci wszyscy, którzy już do tej pory byli w Parlamencie Europejskim, pokazywaliśmy koleżankom, kolegom, jak to funkcjonuje. To jest no, skomplikowany też system różnych budynków, ale także pewne procedury, które trzeba wypełnić, które po prostu trzeba znać, no, jak się składa poprawki, jak się... Czyli uczyłeś, rozumiem, nowych posłów, europosłów PiS-u. Podpowiadałem czasem, podpowiadałem, aczkolwiek Beata jest dobrze przygotowana akurat do pracy europarlamentarzystki, dlatego że ona miała już doświadczenie w pracy w instytucjach unijnych jako premier, no, także ma wiele bardzo kontaktów i to procentuje. Widać, że jest osobą rozpoznawaną, że jest osobą, która także składa pewne merytoryczne cieszy jakby, się propozycje. Tam autorytetem no, w Brukseli, tam w Parlamencie Europejskim, jak zaczepiają inni posłowie z innych tak, krajów. Tak, w ogóle jakby funkcja byłego premiera jest czymś takim, co... daje jakiś taki szczególny handicap dla polityków w Parlamencie Europejskim. Prezydenci się raczej nie zdarzają, bo prezydentura jest już ukoronowaniem kariery publicznej, więc oni już nie idą, prawda, do Parlamentu Europejskiego czy do jakiejkolwiek innej aktywności politycznej. Natomiast premier to jest osoba, która właśnie taką szychą cieszy się szczególnym autorytetem. Tak. A wracając do polskiej polityki, ty jesteś rzecznikiem też partyjnej dyscypliny, prawda? No tak. Jak wyglądają... Trzymasz tam za mordę. Jak wygląda właśnie to trzymanie za mordę w PiS-ie przez ciebie? Nie, no to... Wiecie, przecież jestem wyjątkowo delikatny. No, ale tu dla nas, a ja nie wiem jak tam ale w partii. Ale dla niegrzecznych posłów PiS-u pewnie nie jesteś, którzy coś nabroją, tak? A są tacy. A są tacy, tak. To jest tak, że generalnie tymi sprawami, które mają miejsce w parlamencie, takimi... kwestiami głosowymi i tak dalej, to zajmuje się rzeczy dyscypliny klubu parlamentarnego. Tam kiedyś nim był Marek Suski, teraz chyba jest. Ale co, jak wygląda, możesz nam opowiedzieć, jak wygląda takie spotkanie twoje jako rzecznika dyscyplinarnego z takim krnąbrnym posłem PiS-u, który coś nabroił? Jak posłem czy nawet jakimś politykiem, działaczem? To jest rozmowa jakaś tak dyscyplinująca? Jak to jest rozmowa, no taka jak z wami w tej chwili. No nie wiem, czy tak miło. Aż tak miło jest, tak? To każdy wtedy? By chciał wtedy. Nie, no to takie, ja sam nie podejmuję spraw, abym prowadził daną sprawę, no to potrzebuję, aby taki wniosek został skierowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie rozumiem, ale jak taka, nie chcemy oczywiście szczegółów, bo wiem, że nie zdradzisz pewnie, ale jakoś ogólnie, jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda taka rozmowa twoja z takim posłem krnąbrnym PiS-u? No tak, co nie, mówisz? No, Pytam się, jak wygląda sytuacja, jak on to widzi, jak widzi także rozwiązanie tej sytuacji. Przecież to nie jest tak, że my chcemy wszystkich wyrzucać, karać. Tym, co chcemy osiągnąć, jest to, żeby ugrupowanie dalej funkcjonowało. Wszyscy się przecież znamy. To nie jest tak, jak relacja między, nie wiem, prokuratorem a oskarżonym, tak, bo... To jest wszystko w gronie koleżanek i kolegów, tak? Nawet te osoby, z którymi rozmawiam, no to nie są moimi przeciwnikami, tak? Są tymi, którzy może coś nie tak zrobili w danym momencie, ale celem jest to, żeby to wszystko naprawić. Mhm. Kim jest dla ciebie Jarosław Kaczyński? Oprócz tego, że jest szefem Prawa i Sprawiedliwości, przywódcą i tak dalej, oprócz tego, kim jest według ciebie, dla ciebie? No jest dla mnie autorytetem, jest osobą, która bardzo wiele zrobiła dla Polski, którą znam zresztą od bardzo dawna, jak... Z Porozumienia Centrum. Jeszcze z Porozumienia Centrum, tak. Można powiedzieć, że tak się przyjaźnicie? Ale ty odszedłeś z PCL swego czasu, prawda? Do AWS. Do AWS-u. Znaczy, Porozumienie Centrum wstąpiło do AWS-u i jak występowało z AWS-u, to... Ja troszeczkę dłużej tam zostałem, ale następnie od razu w pierwszym możliwym momencie. Wybaczył panu Jarosław Kaczyński ten. Jest osobą bardzo dobrego serca. Ale co, nie wiemy, bywasz u prezesa Kaczyńskiego, bo na Żoliborzu pan prezes mieszka tutaj znaczy, też blisko. Nie. Akurat. To nie jest tak, no spotykamy się w pewnych jakby sytuacjach bardziej czy mniej oficjalnych, także. Natomiast tak jak mówiłem, że no, znam go od wielu lat, zresztą no, mam tę przyjemność, no, ten zaszczyt, że no, jesteśmy po imieniu od bardzo, bardzo wielu lat.
I... Pamiętasz jakąś taką rozmowę, nie wiem, prywatną, czy mniej, czy oficjalną, półoficjalną, która ci zapadła w pamięci z prezesem Kaczyńskim? Każda rozmowa jest ważna. Czy taki moment był właśnie, czy taki moment był, nie wiem, czy to był czas katastrofy smoleńskiej, nie wiem, czy wtedy jakoś rozmawiałeś z prezesem? Znaczy, to był szczególny dzień, naprawdę. To... akurat żona do mnie zadzwoniła, akurat prowadziła zajęcia na uniwersytecie i zadzwoniła do mnie. Nawet nie była w stanie powiedzieć, prawda? Nie mogła jej przez usta przejść, co się wydarzyło. Powiedziała po prostu włącz telewizor, zobacz, co się stało. Wtedy akurat... To też nie było wtedy wiadomo, czy zginął prezydent Lech Kaczyński wyłącznie, czy też również Jarosław Kaczyński. Jeszcze poprzedniego dnia to się nie było zadecydowane. Jeszcze poprzedniego dnia obaj mieli lecieć. Tak, tak, to było. I zadzwoniłem do Mariusza Błaszczaka. On powiedział, że Jarosław żyje, że nie poleciał. Pojechałem wtedy. I to są takie momenty, kiedy rzeczywiście one zostają w pamięci. Wracając do jeszcze prezesa Kaczyńskiego, czy ty widzisz jego w funkcji prezesa PiS-u jeszcze? Czy jesteś zwolennikiem tego, żeby no, ktoś inny zastąpił pana prezesa w funkcji przywódcy Prawa i Sprawiedliwości? Czy Prawo i Sprawiedliwość to jest Jarosław Kaczyński? Jeśli to Jarosław Kaczyński jest tym, który prowadzi tę działalność, a czy to jest Porozumienie Centrum, czy Prawo i Sprawiedliwość, to jest po prostu płaszcz, który na ramiona narzuca i idzie przez... Ale co sugeruje, że na przykład bez prezesa Kaczyńskiego PiS by się rozpadł? Znaczy, z pewnością nie byłoby to samo ugrupowanie. Znaczy, Jarosław Kaczyński jest tym demiurgiem polskiej sceny politycznej. On to wszystko tworzy. Jak zobaczycie, jak to wszystko wygląda, przecież to jest tak, że... jest architektem. On wręcz narzuca tę tematykę tego, co się dzieje w życiu publicznym w Polsce. Często widzimy opozycję bezradnie biegającą w kółko, natomiast i powtarzającą jakieś słowa, które tak naprawdę wynikają z tego, co wcześniej po prostu zaprogramował Jarosław Kaczyński. Wracając jeszcze do twojej pracy na uczelni, żona nie jest trochę zazdrosna o studentki? I żona jest tak piękna, tak wspaniała, że nie ma żadnej konkurencji. Może się czuć bezpiecznie. Właśnie późno wziąłeś ślub, bo już po 40 powiesz, dlaczego tak się potoczyło? Czekałem na ideał. I to właśnie ideał, tak? Tak, to jest ideał mojego życia. To jest osoba, co do której nigdy nie miałem wątpliwości, że chcę z nią być, że jest nie tylko piękną kobietą, ale i bardzo mądrą, inteligentną. Są różne modele jakby dochodzenia do ideału w życiu. No jedni zmieniają, tak, małżonków. Ja uznałem, że mogę być tylko z osobą, która po prostu jest ideałem. No ale kłócicie się, czy w ogóle się nie kłócicie? Jak to wygląda? No, czasem mamy różne poglądy w danej sprawie, natomiast... A na politykę? Też zawsze takie twoja same. Żona też na PiS głosuje, czy jakoś tam... Nie zaglądałem w jej kartki wyborcze, natomiast jak ją poprosicie którymś razem, to może wam powie. Natomiast... to jest tak, znaczy my w domu nie rozmawiamy o polityce. No, mamy wiele ciekawszych rzeczy. Mamy kochaną córeczkę Marysię, która ma 8 lat. Ja rzeczywiście się ożeniłem już po 40. Natomiast jestem szczęśliwy. Kocham nadal żonę i kocham moją córkę. Jest nam bardzo dobrze ze sobą. A planujecie jeszcze dzieci? No to takie dosyć... szczególne pytanie, natomiast... program taki. Taki program. No może kiedyś i fajnie by było. No. Tak, czyli rozumiem, że chciałbyś mieć jeszcze tam, nie wiem, jedno dziecko, czy... Znaczy, pytaliśmy naszej córki, czy chciałabyś mieć, czekamy na jej decyzję. Aha, ale rozumiem, że wy byście chcieli jako... Znaczy, para. Różnie bywa, natomiast... Natomiast z pewnością jest tak, że jest nam bardzo dobrze ze sobą i jak po 40 się bierze ślub, to już jest
co coś przemyślanego. Zresztą ja nigdy nie miałem wątpliwości, że to właśnie... Jesteś surowym ojcem, czy raczej takim łagodnym? Sądząc... No coś ty, no wydaje mi się, że tutaj... No coś ty. Czyli pasa nie ma. Nie bijesz. No coś ty. Rozpieszczasz, tak, córkę, czy... Nie wiem, może tak jestem w nią zapatrzony, że nawet tego nie widzę. A zaprowadzasz do szkoły, odbierasz, czy to żona? Tak, zdarza się, aczkolwiek ja wiele rzadziej jestem teraz w Polsce niż w Brukseli czy w Strasburgu, więc no, zresztą muszę dzielić jakby swój czas też w Polsce, jak jestem między Białystok, przecież gdzie mamy rodzinne mieszkanie, między Warszawę, bo tutaj też jest wiele rzeczy, przecież instytucje wszelkie centralne. Natomiast jeśli nawet jestem w Polsce, to jestem o wiele częściej właśnie w Białymstoku, na Podlasiu. Natomiast no, taki okres życia. No. Z kim się tam najbardziej przyjaźnisz w Parlamencie Europejskim? Raczej właśnie z politykami PiS-u, czy może jakieś są takie ponadpartyjne znajomości? Znaczy powiem tak, znaczy generalnie ja lubię wszystkich, znaczy, no, natomiast... Nie można lubić wszystkich. Znaczy, ja staram się nie szukać tego, co mnie dzieli z innymi ludźmi, tylko tego, co łączy, więc... Ale z Donaldem Tuskiem znasz się? Rozmawiacie czasem, czy w ogóle nie zamieniacie słów? No tak bardzo przelotnie, no jak przejdziemy koło siebie, no to mówimy sobie dzień dobry, tak? Natomiast spośród europosłów, no to... No, najbliżej jest nam oczywiście do Polaków, tak? No tak. Z mojej grupy, prawda? No, no, bardzo lubię Rysia Czarneckiego, tak? Czy właśnie Beatę Szydło, Adama Bielana, Tomka Porębę, Jasię Kopcińską, no, ale też nie chcę, no, no mogę wymieniać. Ale także mam wielu kolegów jakby z czasów jeszcze pracy w Parlamencie Polskim i na przykład mam wielką sympatię dla Andrzeja Halickiego. Więc teraz także patrzę z taką... powiedzmy, no, pozytywnie jakby na debiut w Parlamencie Europejskim Ewy Kopacz, z którą razem jesteśmy prezydium Parlamentu Europejskiego i też siebie wspieramy na tych posiedzeniach, kiedy... Czyli nie ma wojny polsko-polskiej nie. w Parlamencie Europejskim. Nie, kiedy akurat ja coś przedstawiam, to ona potem to wspiera i mówi, jak powiedział mój kolega z mojego kraju tutaj tego, jeśli ona coś przedstawia, to ja mówię to, jak powiedziała moja koleżanka.